rozmawiałem z pewnym mężczyzną, dojrzałym, który zgłosił się do mnie w tej sprawie, żeby osiągnąć swój cel. Bo on chciał osiągnąć jakiś swój cel. Ja mu powiedziałem wtedy, że kochany, nie da się osiągnąć twojego celu w sposób, w jaki ty sobie zaplanowałeś, jaki ty sobie wyobraziłeś, ponieważ już żyjesz tyle lat próbujesz i w ten sposób już przekonałeś się dziesiątki razy, że się go nie da osiągnąć. I dlatego należy zmienić swoje wartości, swoje przekonania, swoje nastawienie do osiągania celu, do życia, do klientów, do wszystkiego. I ja tłumaczę człowiekowi, że skoro próbował coś 100 razy w ten sam sposób i 100 razy nie osiągnął celu, tak będzie próbował następne 100 razy, to też nie osiągnę celu. To jest oczywiste, jasne i wydawałoby się tak proste jak drut. No. Natomiast on mówi, że kochany, ja poglądy i wartości to ja mam dobre, ja efekty mam tylko złe. I tak mi się przypomniała właśnie taka w tym momencie taka rozmowa z pewną kobietą, która miała leciutką nadwagę, leciutkie 30 parę kilogramów, takie no 30 parę kilogramów, to jest leciutkie, nie? No, można jedną ręką podnieść, prawda? Miała 30 parę kilogramów i rozmawiałem z nią na temat diety, że ona by mogła dietę zmienić, to wtedy by schudła. A ona mówi, że ona się odżywia bardzo dobrze i bardzo zdrowo, tylko wagę ma nieprawidłową. Rozumiecie? To jest do was. Wam się w większości wydaje, że wszystko u was jest w porządku, tylko efekt jest nie ten. Ten świat jest zły, ale wy macie idealne podejście do życia. Kochani, zapamiętajcie sobie, prawda o życiu jest następująca. Zapamiętajcie, prawda o życiu jest następująca. Dieta jest wyśmienita, waga jest tylko zepsuta.